Dziecko, jak mnie zobaczyło, powiedziało: a kuku, mamo, widzę cię. Ostatni raz widzieli się 11 marca, mimo że ciągle byli razem. Jak go zobaczyłam, rozpłakałam się. Dzieci były wypłoszone, zamknięte w sobie. To właśnie na początku marca Olena i jej synowie bliźniacy stracili wzrok. Do lubelskiej kliniki okulistyki ogólnej trafili z Dniepra niecały tydzień temu. Byli przerażeni, nie tylko dlatego, że nie wiedzieli, gdzie są. W czasie podróży był wielki stres. Ani ja, ani dzieci nic nie widzieliśmy. Na ich dom spadła bomba. Rozbite szkło i odłamki zraniły twarze i oczy Oleny, 5-letnich Nazara i Timura. Lekarze najpierw zoperowali Olenę, wokół miała kawałki szkła. Trzeba było usunąć te ciała obce z oka, usunąć zaćmę i wszczepić sztuczne soczewki. Już dzień po operacji kobieta odzyskała 40% widzenia, dziś jest jeszcze lepiej. Mama w zasadzie uzyskała pełne widzenie. Nazar nie ma jednego oka, ale podobnie jak brat Timur, czuje się już lepiej. Co najlepiej widać podczas dzisiejszej wizyty w szpitalu. Rokowania są coraz lepsze. Terapia chłopców przebiega tak planowo. Jeden jest już po jednej operacji, dwie operacje przed nami, ale takie planowe. Leczenie matki i dzieci potrwa miesiące. Wyszukujemy różnych rozwiązań. Dach nad głową i pomoc w znalezieniu pracy obiecuje miasto. Mamy przeznaczone miejsce dla niej. Będziemy prowadzić, można powiedzieć, ich pod rękę, tylko jest kwestią, by wyszli zdrowi ze szpitala. Lekarze z Lublina dzięki telemedycynie pomagają diagnozować dzieci, między innymi we Lwowie. To tam opatrywana była Olena i jej dzieci. Cieszymy się, lekarze, kiedy robią dobrze dla ludzi. W drodze do Polski jest kolejne ranne dziecko. Dziewczynka, która mała traumę, kiedy ewakuowała się z Sum. Teraz przed Oleną Selichzjanową nie mniej trudna walka niż o zdrowie. Musi zaczynać wszystko od nowa w Polsce.